19 października 1956 roku rozpoczęły się w Warszawie obrady 8 plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Plenum to miało wybrać najwyższe władze partii, nowego pierwszego sekretarza i nowe biuro polityczne. Mówiło się, że nowym pierwszym sekretarzem ma zostać oskarżony w czasach stalinowskich o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i przez kilka lat więziony Władysław Gomułka. Wiadomo też było, że do nowego biura politycznego nie wejdzie Konstanty Rokossowski, oddelegowany z Armii Czerwonej do Polski oficer, który pełnił obowiązki ministra obrony narodowej. Oddziały północnej grupy wojsk Armii Sowieckiej opuściły swoje garnizony na Pomorzu i na Dolnym Śląsku i ruszyły w kierunku Warszawy. Również podlegające rozkazom Rokossowskiego oddziały Ludowego Wojska Polskiego z Legionowa, Kazunia i Modlina wyszły z koszar i ruszyły w kierunku Warszawy. Do obrony Warszawy przygotowywały się Wojska Obrony Wewnętrznej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dowodzone przez generałów Wacława Komara i Włodzimierza Musia. Również wydano broń robotnikom warszawskich zakładów pracy. Do Warszawy tego dnia przyleciała delegacja Sowieckiej Partii Komunistycznej na czele z sekretarzem Nikitą Chruszczowem. Jeszcze na lotnisku Chruszczow miał powiedzieć: etat numer wam nie przejdzie. W wyniku rozmów Sowieci zgodzili się na zmiany w kierownictwie polskiej partii. W ten sposób PZPR uwiarygodniła się w oczach społeczeństwa i zyskała wielkie zaufanie. Uniknęła prawdopodobnie w ten sposób takiego powstania, jakie w kilka dni później wybuchło na Węgrzech.